ale mamy wichura. Ponoć w Polsce teraz też są wichury. To chyba u nas się też zaczyna coś, bo ostatnio nie były bardzo słoneczne. Okej, cześć kochani. Willkommen, hal podaj. Hallo. Kolejny odcinek na Lovely Place TV. Będzie odcinkiem świątecznym, będzie poświęcony Wielkanocy, którą spędzam tutaj w Norwegii i chcę wam troszeczkę o nich opowiedzieć. O tym, jak się ma Wielkanoc do wystroju wnętrz. I przede wszystkim trzeba wyjść od tego punktu, że Wielkanoc w Norwegii nie jest typową celebracją zmartwychwstania Chrystusa, bowiem Norwegia jest krajem laickim i tutaj naprawdę święta nie są sprzężone tak mocno z chrześcijaństwem. I żeby wam przybliżyć to, jak Wielkanoc tutaj wygląda, to chciałabym to skontrastować z tym, jak opowiadałam wam o Bożym Narodzeniu, gdzie mówiłam, że mają Norwegowie totalnego jobla i są absolutnie zakręceni na punkcie dekorowania domów, świąteczne motywy. To się zaczyna od listopada i to nawet do lutego to wszystko trzymają, mają osobne zestawy świąteczne, wszystko w wersji bożonarodzeniowej z krasnalami i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Wielkanoc, to byłam zdumiona, że już się zbliża ten czas świąteczny w sklepach, a tych rzeczy wcale nie było tak dużo. Oczywiście zarzuciło się w sklepach, ponieważ żółty jest kolorem przewodnim świąt i żółty jest na tych głównych dekoracjach, ale tych dekoracji nie jest tak dużo. Wynika to z tego, że po tym czasie takim zimowym Wielkanoc jest tym pierwszym okresem, kiedy można wyjść na dwór. A Norwegowie mają ogromną taką wewnętrzną, narodową potrzebę kontaktu z przyrodą. Więc kiedy pojawia i Wielkanoc jest też tym pierwszym długim weekendem, który celebrują w sposób taki, że z okazji Wielkanocy biorą, pakują się, jadą do swoich domków w górach i tam kontaktują się z przyrodą i ich po prostu w tych domach nie ma. Dlatego tych dekoracji do domu na Wielkanoc jest tak w sumie stosunkowo niewiele. A jeśli już są, to przejawiają się w takich mocno użytkowych rzeczach, które można ze sobą zebrać, na przykład właśnie na wyjazd do tej chatki w górach, czy tam nad jeziorem, tak zwanej hyty. I korzystać z tego, więc są to serwetki, świece, naczynia, ale nie tak cały zestaw jak na Boże Narodzenie, tylko właśnie kubki, miski, talerzyki, filiżanki, tego typu rzeczy i w sumie tyle, jeśli chodzi o dekoracje. Naprawdę w domu za bardzo się nic nie dzieje, ponieważ powstały takie słowa jak påsketur, czyli wycieczki wielkanocne, co oznacza to właśnie, że się wyjeżdża i się chodzi po tych górach, po tych jeziorach, się na dworze, korzysta się z tych pierwszych promieni słonecznych i tak dalej, i tak dalej. Innym takim słowem typowo związanym z tym okresem jest påskemat, czyli jedzenie świąteczne. I to też łączy się z tym påsketur, czyli chodzeniem na wycieczki, ponieważ takim podstawowym zestawem świątecznych, wielkanocnych wycieczek jest taki klasyk. To jest påskemat, wielkanocne jedzenie, czyli apelsin i kwiklącz. To jest taki batonik typu polskiego WW, to jest dokładnie to. No i pomarańcza. Kwiklącz znaczy szybkie, ale też takie żwawe i dodające energii jedzenia, taka przekąska. I pomarańcza. I to jest taki zestaw podstawowy, kiedy jedzie się na wycieczkę w góry. I do tego jest jeszcze termos z kakao dla dzieci albo termos z czarnej kawy i się idzie w drogę. I do tego jeszcze musi być krem z filtrem lub dla tych, którzy zostali w domu, tak jak ja, bo jednak większą część świąt spędzam w domu, ale spokojnie ja swoje påsketur też zaliczyłam, więc ja mam krem balsam samoopalający. To jest rzecz absolutnie oficjalna i można to zobaczyć w tych gazetkach reklamowych tam różnych sklepów, że w okresie świątecznym właśnie są przeceny na to i w ogóle pojawiają się pierwsze kremy z filtrem w sklepach, więc autentycznie jest coś na rzeczy. Ja swoją påsketur, jak mówiłam, zaliczyłam wczoraj. Byliśmy w Brandval. Byliśmy u babci
moich gospodarzy w takim domku, tam w kompletnej dziczy. Oczywiście ja uwielbiam być w dziczy. I spędziliśmy tam naprawdę wspaniały dzień. Wszystko wynika z tego, że ja po prostu spotkałam tutaj fantastycznych ludzi, że ja mieszkam u przesympatycznych, przemiłych, serdecznych, bardzo tolerancyjnych i ufnych ludzi. I cała rodzina taka jest. I ja wiedziałam, wyjeżdżając, że będzie wspaniale, ale nie spodziewałam się, że to będzie naprawdę tak idealny dzień. I do tej pory mam zakwasy w policzkach od uśmiechania się, bo było przecudnie. Pogoda dopisała, czytałam sobie książkę, bawiliśmy się z dziećmi, babcia piekła gofry nad takim, wiecie, tak jak kowal ma takie coś, takie bardzo przemysłowo i topornie to wygląda. To piekła gofry nad ogniskiem i mieszka w takiej przecudnej chatce, która w środku wygląda jak skansen. Spędziłam tam naprawdę bajeczny czas, więc w Norwegii może nie ma za wielu takich zwyczajów, że się tam idzie z tym koszyczkiem poświęcić te jajeczka i że tłuką się jajkami czy śmigustykus i takie rzeczy, to tego nie ma. Ale jest jedna fajna rzecz, aczkolwiek ona, myślę, jest, jeśli się nie mylę. Jest to tradycja taka mocno amerykańska mimo wszystko. W Norwegii ze względów czysto historycznych kultura jest przesiąknięta elementami tradycji amerykańskich. Jedno z nich jest to, że w ogrodzie, a najczęściej w tych terenach leśnych tam w górach czy przy jeziorach, tych chytach, chowa się w krzakach jajka. Tego typu jajka i zadaniem dzieci jest je znaleźć. Temu towarzyszy jakaś osoba, jakaś dorosła, przebrana za królika. U nas była to babcia. Płakałam, jak ją zaczęłam to zrobić. Płakałam, była przeurocza. Bardzo, bardzo wczuła się w swoją rolę, naprawdę szacun. I w tych jajkach są słodycze. Czy co to tam kto lubi. Ale taką moją najcenniejszą zdobyczą wielkanocną, jaką tutaj sobie postanowiłam jednak kupić. I tak chyba z sentymentu na to, że już wyjeżdżam niedługo, a poza tym to jest naprawdę przepiękny, skoro taki minimalistyczny design, jaki ja bardzo lubię. Polskie got, czyli takie smakołyki wielkanocne. Głupolskie, czyli wesołych świąt wielkanocnych. I ten zestaw absolutnie mnie urzekł, wiadomo, bo jest taki prosty, bo jest pojemny, bo jest bardzo funkcjonalny, ten kolor jest konkretny i tutaj te kureczki w środku są naprawdę przeurocze. I ja się na ten zestaw czaiłam i czaiłam, ponieważ kubek kosztował 15 zł, tak już liczę na złotówki, 15 zł i 20 zł za miseczkę. I czaiłam się, czaiłam, bo wiecie, kupić jeden to trochę tak mało, a kupić dużo to znowu się trochę człowiek spłucze, ale dwa dni przed wielkim tygodniem Kremer Huset, w którym to wszystko kupiłam, wrzucił na Instagrama info, że wszystkie te rzeczy wielkanocne przycenione są o 50%, więc wziąłem rower i pojechałam. I kupiłam sobie parę kubków i parę takich miseczek i jestem przeszczęśliwa i już sobie z nich korzystam. Jest fajnie. Kofę! I to jest to! To jest Wielkanoc i ja sobie tutaj będę siedzieć. Będę sobie korzystać ze słońca. Będę się opalać, będę sobie czytać książkę. Pójdę sobie na wycieczkę i na rower. I taka to będzie Wielkanoc. W przyszłym miesiącu już wracam. Więc muszę się nacieszyć tym ostatnim czasem. No, moi mili, to wszystko. Życzę Wam danej Wielkanocy. Spędźcie ten czas, jak tam sobie życzycie. Mam nadzieję, że wszyscy odpoczną. Pożyją sobie tam w zgodzie ze sobą, czy tam własnymi oczekiwaniami. Ja? Da alt? Kuposke, og vi ses snart.
Ale dobra. No, podciągnęłam się z norweskiego.